No i ludziska, zobaczcie, dobrze myślałem, taka miejscowa, żeby się nie bawić, tylko pracować w tą majówkę. Patrzcie, tu już oddzieliłem, zacząłem nagrywać, bo myślałem, że jest tylko predom stary, ale tu już widzę, jak tak powiem, lampka naftowa, także wszystko będzie w podsumowaniu, poradniki zdrowia, aluminium, prawda? Patrzcie, ile tego jest. Patrzcie, jakieś leżą w ogóle rzeczy, szpargały, noże, prawda? Super stany, patrzcie jakie noże nowe. Super stan noży. Tu jakieś fresze w ogóle z 2013. Tu takie szpargały, ale to nas mało interesuje, ponieważ tak mówię, o, patrzcie jaki stołeczek fajny. Coś takiego. Ale nas bardziej to interesuje tutaj, co będzie. Bo jak zaczęły wychodzić, zaraz wam pokażę. Kurde, muszę to utrzymać jakoś. Bo jak zaczęły wychodzić, patrzcie, takie jakieś ozdoby złote. Znaczy ozdoby jakieś, nie wiem co to jest. Jakieś orderki. To zaczynam nagrywać, prawda? Może bierzemy to całe do domu. To przejrzymy sobie w domu. Komisyjnie. Razem zabezpieczamy to z tym wszystkim. Zabezpieczamy to. I zaraz wam powiem, jak coś jeszcze ciekawego wyskoczy tam niżej. Bo tutaj jeszcze, patrzcie, druga jest z tego depozytu, jakieś kurde. To jest do przejrzenia też w ogóle, patrzcie, ciekawe rzeczy mogą też wyjść. Zobaczymy zaraz. Te kabelki są już. Ja postanowiłem, witam, postanowiłem, że założę już czołówkę, bo tu coraz poważniejsze rzeczy wychodzą. Patrzcie, jakiś taki mały iPhone'ik. Tutaj, patrzcie. Normalnie widzicie to? Muszę to zdjąć i wam pokazać. Jaki biżuteria, już to podejmujemy. Czekajcie, już to podejmujemy wspólnie wszyscy. Podejmiemy to wspólnie, ludziska, patrzcie, co to jest? Co to jest? Jakaś taka biżuteria, nie? Patrzcie, żołnierze są nawet, te oryginalne, ty! Te stare, nie, co to jest? Nie, pamiątka. Ale fajne rzeczy tu mogą być w tym kontenerze, ludziska. Tu trzeba wszystko normalnie zabezpieczyć. Ja tu do skarbu odkładam, to jest skarb. Tu odkładam rzeczy do skarbu, tu patrzcie, co już jest, jakieś kurde... Wszystko zobaczycie na podsumowaniu. Jakaś wieża, czy co to jest? Nie wiem, czy to będę brał, bo nie będę tego brał. Patrzcie. LG. Taka kurde, LG. Wieżyczka, prawda? LG wieża, patrzcie. Taka LG, widzicie? Dobrze widzicie? Taka wieżyczka. Dobra, sprawdzam dalej tutaj. Bo to depozyt, trzeba go normalnie zabezpieczyć to wszystko. Sprawdzamy dalej. No powiem wam, że muszę to nagrać, bo tutaj nawet takie niepozorne worki biorę. Niepozorny worek, patrzę. A tam monety jakieś są w ogóle. Monety, ty. Monety. Ja to biorę i tu odkładam ten cały skarb. Patrzę, to będzie skarb normalnie. To jest normalnie depozyt. To jest normalnie depozyt, ludzie. Tutaj patrzcie, też coś do przejrzenia. Kurde, ile tego jest. Masakra, przeglądamy dalej. Ty, patrzcie na to, a tu taka reklamówka. I patrzcie, już poskładana, obrana ładnie, miedź. Miedź obrana. I jeszcze jakieś miedziane w ogóle, mosiężne zawiasy. To jest skarb, ludzie, tu będzie skarb. To jest skarb. Można już to nazwać skarbem. Mogę już to skarbem nazwać, lecimy dalej. Zobaczcie, ja nie wierzę. Cała torebka oryginalna z metką, z Paryża, Mike Gwent, ty, bieri wszystko, ten cały skarb, bieri. Patrzcie tutaj, co się dzieje, jakieś mosiężne zawiasy, dalej, ile tego tu będzie, masakra, jaki skarbik. A jeszcze tam dwa kontenery do sprawdzenia są, o Jezu. Wiaderko za wiaderkiem, jakieś przedmioty, stary nóż, patrzcie, jakiś stary w ogóle, jakieś narzędzia, sprawdzamy cały czas. No i włączam ludzika. Patrzcie, na samym dnie mamy zegary, kwarce, co to jest? Kurde, uwaga, muszę to wszystko
Muszę to wszystko podważyć, bo tam za dużo. Jest mnóstwo rzeczy. Mnóstwo rzeczy jest pod spodem, trzeba to wszystko do samego dna sprawdzić. Do samego dna. Ale ty, co tam jeszcze było? Ty, normalnie to trzeba wszystko wygrzebać. Tu wygrzebałem, patrzcie. To jest fajne, normalnie. Fajne, fajne, wszystko. Wszystko trzeba zrobić. Powiem wam wszystko, co wyciągnąłem stąd. Ale tu jest tego mnóstwo. Naprawdę, mnóstwo. Patrzcie, jakieś paski ZHP w ogóle, zajebiste w ogóle. Z okuciami. Wszystko bieri, ja to bieri, wszystko bieri. Wszystko już tu spakowałem do tej torby. Ja to wszystko bieri. Ojej, ile tego jest, masakra, jaki depozyt. Ale majuwa. Dlatego, żeby dokopać się do prawdziwego skarbu, to trzeba być cierpliwym, pamiętajcie, i naprawdę trzeba wszystko robić. Zobaczcie, zrobimy to komisyjnie. Ja nie wiem, co tam jest. Nie wiem, co tam jest. Coś sakiewka zaszeleściła jakby pieniędzmi. Ja nie wiem, co tam jest. Nie wiem, co tam jest. Są jakieś monety, krzyże. Słuchajcie, zobaczymy to na podsumowaniu. Ale wam pokażę. Kurde, będę emocje na żywo. To jest jakaś moneta na pewno, bo widzę, bo kurczę, bo czuję. Czuję, że coś jest grube, naprawdę. Gruba moneta, czy medal, czy się mylę, czy co to jest? Nie, to jakieś broloczki takie. A co to jest tutaj? Te monety, no kurczę, są monety jakieś stare, patrzcie. Są stare monety. Co to jest? To może być, nawet, kurde, złoto. Powiem wam, ale tak się z tym cyrkole tutaj. Wszystko zobaczymy na podsumowaniu. No. Jednak warto być cierpliwym. Zobaczcie, patrzcie, co tam będzie. Patrzcie, jak wam, na samym dnie są kryształy. Są kryształy, normalnie są kryształy. Jest, patrzcie, widzicie to? Dobrze, dobrze zrobię zbliżenie. Patrzcie, za tym było. Bo to idę do samego dna, bo coś czułem, że tu zaczęły wysypywać się te różne bibeloty, jakieś biżuterie. Patrzcie, ile tego już tu mam. Dosłownie masakra, jakiś jezuski, kurde, nie jezuski. Zarąbiście, ty. Powiem wam i... Normalnie ja wiem, że dojdę do tych kryształów. Na razie po kolei idę od tej strony. Od tej idę po kolei na razie. Jakieś orzełki, guziki z orzełkami, klamry. Wszystko bieri, wszystko bieri, wszystko. Wszystko bieri. Zaraz dojdziemy do kryształików, tam jeszcze na spodzie są. Może jakieś będą talerzyki jeszcze, patrzcie. No, odsunąłem i komisyjne podjęcie. Czy całe, czy nie. Kurwa, zajebiście, całe. Takie, o Jezu, nie, uwaga. Co to się stało? Tam jakaś kamera jest. Całe kryształowe dwie takie popielnice. Patrzcie. Znaczy, zajebiste. Zajebiste. Ło. Patrzcie, jakie skarby. To jest dosłownie skarb. Teraz w końcu wyszło nam. Teraz nam w końcu wyszło. Warto było. Warto było wyjść normalnie, a już miałem odpoczywać, ale dobrze, że wyszedłem. Masakra, jaka to jest w ogóle, patrzcie. Pakujemy to wszystko tutaj, naszych skarbów. Patrzcie, ile tego tutaj trzepiemy dosłownie. Trzepiemy całą reklamówę. Masakra. Dalej lecimy. Dalej. No, zebrałem to wszystko, ten cały skarb w taką wielką torbę. No i lecę, idę. Zbieram się na podsumowaniu, wszystko zobaczymy na spokojnie, ale grubo jest, naprawdę jest grubo, grube rzeczy, grube kanciory. No, ale fajnie, dobrze, że wyszedłem z domu, Boże, bo już chciałem, dobra, fajne, bo chciałem rano wyjść jutro dopiero, o samego rana, o wschodzie słońca, ale dobrze, że jednak jeszcze poszedłem teraz. Witam wszystkich, Mako z tej strony, kulawy kot, śmietnikowy artysta, pozdrawia wszystkich fanów, wszystkich zaufanych. Bracia i siostry, chłopaki i dziewczyny, w końcu nam się to udało. Udało nam się trafić ten depozyt. No i bez ceregieli chciałbym wam pokazać, co weszło w jego skład. Zobaczcie sami. Zacznijmy od śmieci, prawda? Zacznijmy od śmieci, tutaj już jest szyrot. Wszystko to dałem na szyroty, to jest niepotrzebne. Jakieś te gumki pobrałem, to prawda. To nawet te zasilacze, to już jest... Szyrot, to są z tego, patrzcie, gra fajna, wszystkie drogi prowadzą do pola,
normalnie jest nówka sztuka, kto z Opola, bo wiem, że udaje się czasami trafić w gusta widzów, prawda? Popatrzcie, to jest normalnie nowa gra. Karty są jeszcze w folii, prawda? Także kto tam, Opole, pozdrawiam Opole, zapraszam. Kto się zjawi u mnie osobiście, gra gratis, prawda? Ponieważ udało się trafić tutaj. No i tutaj taka tabliczka, nagroda w plebiscycie na najlepszą kreację, pamiętacie to? Trafia właśnie do widzów, jest to para, która akurat odpowiada tym datom. Tam to są ich daty i są właśnie z okolic Gorzowa Wielkopolskiego, także fajnie, że tam rzeczy trafiają właśnie w takie ręce docelowe, prawda? Dobra, ale lecimy dalej z naszym tutaj skarbem, który trafiliśmy. Patrzcie, tutaj są te chyba najstarszy rodzaj tych lampek PRL. Najstarsze są, jakie mogą być. Najstarsze lampki, takie lampki PRL. Dalej, do iPhone'a taka ładowareczka cała, prawda? Dalej, Milka, to jest odblask Milki. Taki odblask Mileczki. Odblask Milk. Dalej, zawiniątko. Ciężkie, ktoś już przerobił to, prawda? Mieśki. Zawiniątko takiej mieśki. Taka elementy razem. A gdzie są te kurde śrubki? Przecież tu były śrubki jeszcze. Są śrubki. Do mocowania, ja wam pokażę szybko. Do mocowania prysznica, cały element, prawda, ze śrubkami. Nowy. Lecimy dalej. Tu pobrałem takie to potem wam pokażę. Bo to chyba z tym magnesem będzie miało związek. Pobawimy się. Tutaj, o, to myślałem, od tego się zaczęło, od predomu. Taka, piszcie co to jest, prawda? Predom, mesko. Tu wam już robię etykietki. O, czy utrzymam. Nie chcę tego próbować włączać, ale chyba czegoś tu brakuje. Ale i tak jest fajne, kolory ma, no nie te z PRL-u. Zegarek Adler. Taki zegareczek Adler. Noże wziąłem, wiecie, bo to są noże ludziska Gerlach. Pokażę, gdzie to jest. Z koroną Gerlach są noże, prawda? W super stanie, także te dwa sobie wziąłem. Łyżki, prawda? Takie sobie pobrałem, na przykład ta ciekawa jakaś, wiecie, niby zwykła, ale ma napis FWP. FWP ma taki napis. A tutaj też takie jakieś ciekawe zdobienia czy coś, prawda, takie łyżeczki, te rzeczy, które magnes oczywiście, a to przyciąga, także to do złomu, no ale to nie przyciąga, dostałem manię zbierania rzeczy, które magnes nie przyciąga, patrzcie, takie coś, takie się trafiły, okucia oczywiście, popatrzcie, takie okucie piękne, niby myślicie, że normalne, ale one ma tu jakieś sygnatury, CGR, prawda? Jest jakoś sygnowane. Także fajne okucie. I nie przyciąga ich magnes, także mam manię zbierania. Wszystko, co nie przyciąga magnes. Ciekawe, czy to jest mosiężne. Zobaczcie, takie duże, takie coś dużego. Z czego to jest zrobione? Może być jakaś znal, czy coś, prawda? Też pomylić się można. Ale lecimy dalej. Fajny ten od najsłabszej rzeczy. Stary, taki śrubokręt jeszcze. Płaszczy, czy masakra, jaki zabytek. Dobry powerbank, jak widzicie, dobry powerbank, też wjechał, brelok z otwieraczem, od razu, to jest zabytek, tutaj są kiedyś, po prostu, tak, trzymano, wiecie co, w takim naparstku nici, nie wiem, pisze, czy to stary pojemnik, bo jeszcze takiego w kolekcji nie mam, prawda? W czym trzymano nici takiego. Dalej, taka jezia. Matka Boska z dzieciątkiem. Blaszka, nie? Taka. Czuj, czuwaj. Ale też powiem wam, że jest sygnowana tutaj. Ma 2, 4, 3 coś tam. Sygnatury tu ma. Po drugiej stronie. Taki, to się okazało, że to jest pierścień był, wiecie, chyba już, wiecie,
Dlaczego? Szkoda, że ktoś kurde wywalił tą górę od pierścienia. Bo fajny pierścień musiał być, nie? Fajny pierścień. Tutaj zobaczcie, scyzoryk taki. Fajny. I to jest scyzoryk, wiecie? Wiecie, to jest scyzoryk? Okazuje się, stary scyzoryk. Zabytek, gerlachu. Pierwsze po prostu gerlachu scyzoryki, rozumiecie? To jest, kurczę, nowoczesny gerlach i stary gerlach. Zobaczcie, fajna ciekawostka, no nie? To wam pokazywałem. Takie monety słabsze wpadły, typu 50 zł, prawda? To są słabiaki jakieś, takie obskubane 2 zł czy coś. Roczniki, już nie wiem, nie widać nawet, bo patynka jest, wiecie? Patynka jest. 76, to ten, ale tutaj są lepsze monety, które oddzieliłem, czyli to będą taka monetka, token, super token, nie wiem co to jest, z jakimś jokerem, takie 5 czegoś, nie wiem co to jest, o i taki ludek z tyłu, taka monetka. Najlepsze rzeczy na końcu wam po prostu robię zdjęcia i pozbliżam. Także czekajcie do końca odcinka też. 20 haleszów. I taki. Co to jest? Liberty. 1 cent, nie? Mam przykład 1 cent taki. 1 cent to takie, to potem wam porobię zbliżenia. Taki zestaw czegoś, nie wiem co to są za rzeczy. Cały taki zestaw do mierzenia. Wszedł. Taki po prostu, te wszystkie rzeczy wam już tutaj pokazywałem. To 200 widzieliście. To chyba jest od lampy też miedziane, prawda? To jest Mieszka. Ale to by było od lampy naftowej, nie? Jak myślicie, nie wiem. Lampy czy nie. Taka biżuteryjka. Coś takiego. Takie pierścioneczki, takie na zawieszce. To jest LGVR, ten, nie wiem co to znaczy, te LGVR, ta nazwa ma tutaj te sygnaturki, no nie? LGVR, czy to pozłacane, czy co, prawda? Jakaś biżuteria jest ciężka, jest taka fajna, nie? Zobaczcie. LGVR. Tu zobaczcie, to też nie przyciąga magnes, alu będzie alu. Oczywiście. Ten żołnierzyk, czy wam się podoba? Niby to jest pamiątka jakaś. Pochodzenie Gdynia. Nie wiem, czy to nowe, który rocznik może być tego żołnierzyka, jak myślicie? Taki żołnierzyk. Żołnierzyk. Dobra, dalej lecimy. Taki, nie wiem co to jest, patrzcie na ubrania. Wieszane, takie skórzane, z takimi głowami mosiężnymi, nie wiem co to jest. Taki fanciarz do wiszenia. Do wieszania chyba ubrań, nie? Ludzichu, co ty myślicie? Mówcie, komentujcie, piszcie, co to są za do wieszania ubrań, które daty, roczniki. No i dalej wjeżdżamy z tym zegarkiem, coraz lepsze rzeczy się wyłaniają. To jest zegarek Quartz Ticho. Ticho Quartz. Taki zegar piękny. Black Sinistinus. Fajny zegar taki. Cały oczywiście, nieurwany, wiecie. Cały. Taki ten pierdzielnik, nie wiem, ciężki taki. Nie wiem co, perła może być. Taka broszka się trafiła. Ciężka dosyć, wiecie, ciężka. Ten medalion, co to jest? Za wizjor fajny w ogóle, co nie powiecie, takie rzeczy lubię. Taki artefakt po prostu. Czy to z PRL-u jest? Chyba tak. Także coś takiego. Tutaj ten pas, patrzcie, on jest fajny, on ma tu obicie ZHP. Stare takie mosiężne ZHP ma. I tutaj ma zakończenie takie, o. Też takie fajne, taki fajny pas ZHP. Słuchajcie, taki pasior fajny. Fajny pasior, nie? Dobra. Dalej lecimy. Bilet taki, będzie zbliżenie na końcu tego biletu.
Perelowski. Takie kiedyś bilety były. Kartoniki. Te dwie. Nie wiem, czy to kryształ, czy szkło. Ale piękne. Nieważne. Te dwie piękne takie popielnice są. Piszcie w komentarzach. Jedna. Tu jest druga. Także piękne takie dwie popielniczki mi się wydaje. Ale co to jest, to piszcie. Dalej, te monety, będzie zbliżenie na pewno, bo mi pomożecie. Co to są za monety tureckie? Nie wiem, co to są. Turasy jakieś, tureckie monety. Chyba mi się wydaje, jakieś te pospinane. Także ja to zrobię zbliżenie, odepnę. Na końcu zrobię zdjęcia, wam pokażę i pomożecie, co to są za monety. Dalej, taka spinka. Taka spinka, to do firanek, już wiem, dzięki wam, wiem. Taka spinka. Takich guziczków trochę, taki pierścionek. Nie srebrny, ale jakiś taki ma fajny czarny kamień tutaj w środku. Świeci się tak fajnie, jakieś kolory tam w środku ma jakieś, powiem wam. Pierścionek. Taka spinka, wpinka. 1916, 2016, nie wiem do czego to jest. Mówcie mi. Taka wpinka. Tego wpinka, o tych orzełków, małe i duże, z orzełkami, guziczki, a już ich trochę mam, powiem, mam tych, ze 100 będzie. Jak ktoś takie guziki chce, to możemy coś tam podziałać, nie? Dobra, i tych guziczków troszkę tyle będzie, prawda? Dalej, i co my tu mamy? I to fajna rzecz, patrzcie, to mi się podoba. Złożymy to normalnie, tylko wiecie, do końca, to też tego magnes nie przyciąga, ale to, niby wam się wydaje, że to nic, ale tu jest piękna nazwa jakaś. Mendiak. Co znaczy mendiak, kurczę, mendiak? Cały piękny element do mendiaka. Sygnowany, made in France. Mendiak, made in France. Piękny element do mendiaka, made in France. No i ta lampka, patrzcie, to jest troszeczkę tutaj wyłamane, nie pokażę wam, ale taką lampkę jeszcze podstawki jeszcze nie mam, bo widzieliście tam u rodziców, taką lampkę miałem już jedną, ale takiej, żeby z podstawką, takiej lampki naftowej, to po prostu nie mam. Ona jest piękną taką podstawką i pięknie w jej wszystko chodzi, knocik wychodzi tam, nie mogę tego zrobić. Pokażę wam niestety, ale śliczność. Śliczna lampka. Takie elementy wam pokażę jeszcze dokładnie, te elementy. Tutaj jak ten knocik wychodzi. O, teraz, bo też kłomie. Nie chciałem go pobić. Nie ma sygnatur żadnych. Taka piękna lampka, kolekcjonerska naftowa. Dobra, także patrzcie, jakie skarbiki fajne. Dla mnie to jest skarb, bo ja takie artefakty lubię. Prawda? Aha, jeszcze wam pokazałem. Fajna książka. Wrocław, zespół popernatyński. Fajna książka, wiecie? Bo są dużo zdjęć, plany miasta. Stare, po prostu same stare plany, jakieś zdjęcia starego Wrocławia. Tutaj nie, ale od tyłu. Od tyłu jest tego mnóstwo. Także zobaczymy z tą książkę. I kurczę, będzie fajna książeczka. Poczytam sobie na pewno. Mam nadzieję, moi drodzy, że się wam podobało. No i co? Zapraszam do na następne poszukiwania, na wspólne następne przygody. No, życzę wam zdrowej majówki, bez żadnych wypadków, bez żadnych niechcianych zdarzeń. I widzimy się w następnym odcinku. Pozdrowionka. Jo!